Dla jednych Kazimierz to klimatyczne uliczki i malowniczy rynek. Dla innych przykład, jak zarabia się na turystach. Co prawda w sezonie te uliczki są zatłoczone, a rynek zastawiony ogródkami piwnymi, ale za to wszędzie jest drogo. Bo w Kazimierzu Dolnym płacisz niemal za wszystko. Za parking, za wizytę na zamku, za pamiątki z Chin, a ostatnio nawet za wejście do wąwozu korzeniowego i na Górę Trzech Krzyży. Tylko po bulwarach wzdłuż Wisły możesz sobie pospacerować za darmo. Ale z drugiej strony rozumiem mieszkańców, którzy zarabiają na przyjezdnych. Bo życie na co dzień w mieście, które nominalnie jest skansenem, to musi być ciężkie. Faktyczną władzę sprawuje tu konserwator zabytków, więc cokolwiek się odbywa, to tylko za jego pozwoleniem. Chcesz wymienić okna albo załatać dach? Musisz starać się o zgodę. Nie mówiąc już o tym, że chciałbyś ocieplić dom albo chociaż pomalować elewację. Z lotu ptaka Kazimierz Dolny wygląda jak wyjęty z bajki. Renesansowa architektura przywodzi na myśl miejsca za górami, za lasami. Zresztą taki właśnie jest dojazd do tego miasta. Z dołu jest już trudniej o dobre kadry. Turyści, parasole i stragany przypominają, że życie to nie bajka. Dlatego fotoamatorom polecam mały rynek. Tu jeszcze można w dzień powszedni upolować fajne ujęcia. Wybór, z którego pochodzi to nagranie, był dosyć spontaniczny, dlatego na pewno wrócę tu konkretnie polatać. Więc zostawiam sobie osobiste anegdotki związane z Kazimierzem Dolnym na kolejne odcinki. Żeby ich nie przegapić, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę, a ja wtedy uśmiechnę się pod wąsem i będę wiedział, że to moje vlogowanie ma sens.